Możemy? Kameruje się? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Dzisiejsze słowo, którym się modlę w tym cudnym miejscu, to opętany. Słowo opętany jakoś poruszyło mnie bardzo, bo wiecie, pewno, że miałem doświadczenie w życiu przez 4 lata posługiwać jako egzorcysta i kiedy zacząłem się modlić tym słowem, to słowo przywołało we mnie różne wspomnienia i skojarzenia. I w początku tej modlitwy bardzo mocno przypomniałem sobie cierpienia ludzi, którzy tego stanu doświadczali, niezrozumienia tych, którzy byli wokół. Przypomniałem sobie też szyderstwo czy wyśmiewanie także w środowiskach naszych katolickich, czy w przestrzeni duszpasterskiej, czy medialnej tej posługi, jaką jest posługa egzorcysty, czy też stanu, w którym ludziom towarzyszyliśmy. Pamiętam nawet jednego księdza, który nie tak dawno mi powiedział, że powinienem Polskę przeprosić za wszystko, co powiedziałem kiedykolwiek o posłudze uwalniania. Więc przestrzeń bardzo, bardzo trudna, niezrozumiała dla kogoś, kto po prostu tego nie doświadczył. Ale przede wszystkim związana z ogromnym cierpieniem osób, które tego stanu doświadczają. Natomiast kiedy zacząłem badać ten tekst, okazało się, że słowo greckie, które tam jest użyte, oznacza bardziej tego, kto postradał zmysły, czyli i tak wydaje się, że faryzeusze, uczeni w piśmie, Żydzi przyłożyli Jezusowi dzisiaj, mówiąc, że jest opętany, skoro tak mówi. Ale gdyby chcieć przetłumaczyć to wiernie, to nawet nie chodziło o stan duchowy opętania demonicznego, tylko oskarżono Jezusa, że postradał zmysły, że jest głupi, że jest wariatem, że po prostu oszalał. Końcówka modlitwy to oczywiście połączenie tych dwóch rzeczy. Połączenie tych dwóch rzeczy, które związane jest z opętaniem i z postradaniem zmysłów, bo one nieraz się też przenikały. Z jednej strony na przykład osoby, którym wydawało się, że są opętane, tak naprawdę miały problem psychiczny, a czasami ci, którzy byli opętani, byli o tę chorobę psychiczną posądzani. Ale najczęściej też posądzani o chorobę psychiczną byli ci, którzy te posługę wobec osób opętanych pełniły. Takie może wnioski, niekoniecznie jako przestrzeń do modlitwy, ale może bardziej podzielenie się z wami tym, co ja osobiście na modlitwie dzisiaj przeżywałem tym słowem. Natomiast chciałbym na koniec was prosić o modlitwę za osoby, które są opętane, które takiego stanu doświadczają. Chciałbym was prosić o modlitwę za osoby, które są, mają różnego rodzaju choroby psychiczne, bo cierpią nieprawdopodobnie również. I chciałbym was prosić o modlitwę za wszystkich, którzy są zaangażowani w posługę uwalniania. I niech w tym wszystkim nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. I do zobaczenia jutro.